Jesteśmy na parkingu pod Breikenstollen, ale nie na tym głównym, tylko kilometr niżej, bo tam już nie ma miejsca. O godzinie 9 rano. Ale tu jest sporo miejsca. Opłata 250 koron. Jedziemy na Breikenstollen. Widok na główny parking. Ale na nim miejsca nie było. Ale ten drugi parking lepszy, bo daje możliwość wejścia od razu na górę. Bez wchodzenia. Także dużo się nie traci. Nie ma stromego podejścia. Tak. A tam widok na Stavanger. No i jesteśmy w pół drogi na Breikenstollen. Jeszcze chcemy dodać, że drogę pierwotnie na Breikenstollen układali Sherpowie nepalscy. No, droga po pięknej skale, ale nie jest zbyt wymagająca. Każdy da radę przejść. No i jesteśmy na Breikenstollen. Ruch jak nad morskim okiem. No i jesteśmy na Breikenstollen. Duży tłum, wielkie urwisko, ale chyba najlepiej wygląda z drona. I z oddali chyba najlepszy widok na całe Breikenstollen. 600 metrów ponad klifu pionowej skały granitowej. Przepiękny szlak.
No i dojechaliśmy pod wodospady w Norwegii. Jesteśmy przy wodospadzie Latefoss koło Oddy. Jeszcze górna część wodospadu. Górna część wodospadu, gdzie jeszcze tęcza się robi w słońcu. Wjeżdżamy na prom. Jesteśmy na kempingu. Szukamy miejsca na kempingu, a po drodze trafiliśmy taki piękny wodospad. No to grzech się nie zatrzymać i jego nie obejrzeć, ale już jest 21 i już byśmy się gdzieś zatrzymali. A tu ta rzeka uchodzi do fiordu.